Dzisiaj gramy w gierkę, w której naszym zadaniem jest wylecenie jak najdalej i im dalej wylecimy, tym lepsze miejsce zajmiemy. No i to jest gierka typu Race Clicker, tylko że tutaj właśnie latacie. I macie powiedzmy minutę chyba na to, żeby wylecieć jak najdalej. I im dalej wylecicie, tym więcej chyba tych pucharków dostaniecie. I tutaj w ogóle mam jakieś takie rzeczy do zbierania. Chyba jakieś takie boosty, tak mi się wydaje. Nie wiem jeszcze jak to działa, takie rakietki są tutaj. No to możemy zbierać i możemy pierwsze jajko w ogóle teraz otworzyć za 1500 pucharków od razu. A więc jednym skokiem od razu jajko możemy otworzyć. No i wyleciał nam niestety jakiś common, ale i tak w sumie ciekawie. Dobra, zobaczmy jak teraz daleko polecimy. Czy dalej polecimy? Chyba dalej latamy. Chociaż nie, dobra, 700 tutaj tych rzeczy, więc chyba dalej nie latamy, jakby zbierając tutaj te rakietki takie. Ale co ten pet mi na przykład daje? Plus 100 daje mi tych rakiet, a więc może jednak latamy dzięki temu dalej. Tylko po prostu może więcej tego trzeba uzbierać. Tutaj mamy te rakiety. Zaraz w sumie zobaczymy, bo jakby no tu się chyba nie klika nic. Klikam i nic się nie dzieje, a więc chyba będziemy musieli zbierać tutaj te rakietki po prostu. Powiem wam, że fajnie gierka zrobiona. Takie Race Clicker, ale no widać, że troszeczkę bardziej przemyślany. No i tutaj jest napisane, że musimy to zbierać, jakby te rakietki, a więc no pozbierajmy sobie to chwilę, żebyśmy mieli tego jak najwięcej, bo dzięki temu oczywiście dalej polecimy. Przynajmniej mam taką nadzieję, że dalej polecimy. I tutaj w ogóle jeszcze kółko mamy, ale na razie tego kółka nie będziemy używać. Pozbierajmy sobie te rakietki. I czy to cały czas mi się nabija? Cały czas mi się to nabija, a więc to po prostu działa tak, że możecie sobie zbierać, im więcej rakiet będziecie mieć. Ale dobra, zakręćmy sobie w takim razie tym kółkiem, zobaczmy co nam ciekawego wyleci. Mam nadzieję, że jakaś dobra nagroda nam wyleci. Dajcie coś dobrego, 3 koła pucharów, no to nie jest za dobra nagroda. Na pewno mogłoby być lepiej. I ciekawie ile to kosztuje robuxów. 99 robuxów, więc raczej tak średnio się opłaca. Dobra, ale mamy już na jakieś jajko lepsze. Kolejne kosztuje 12 tysięcy, ale dobra, kupmy sobie to jedno. W sumie to nawet dwa sobie możemy kupić. Dobra, to kupmy sobie dwa. Ciekawe ile tu petów w ogóle można mieć. Znowu ten najsłabszy niestety nam wyleciał. Mam nadzieję, że coś lepszego mi wyleci. No i znowu ten najsłabszy. Tutaj można mieć 5 petów i tu w ogóle trajdy są. I rebirfy. Za co są rebirfy? Za 25 milionów. No dobra, no to nie stać mi na to, ale zobaczmy jak teraz daleko polecimy i lecimy daleko w sumie. 1400 teraz, a więc dwa razy dalej. I czy to cały czas tak można skakać i sobie nabijać te rzeczy? Cały czas. Teraz 1500, a więc no to nie zawsze w to samo miejsce wlatujecie. Dobra, to pozbierajmy może jeszcze trochę tych rakiet tutaj, żebyśmy trochę dalej polecieli, no bo na razie za dobrze to nie wygląda. Musimy uzbierać 12 koła na kolejne jajko. Tu są pro jajka jakieś, za ile są? Za miliony jakieś, no to na pewno mnie na to nie stać. Ale tutaj też mamy skrzynkę jakby grupową chyba, tylko musimy dołączyć do grupy i tu jest napisane, że dostaniemy darmowego peta. No to w sumie za chwilę to zrobię. Tylko jeszcze sobie kawałek dalej polećmy i teraz polecimy na 1700 znowu. Dobra, jeszcze trochę poskaczę, żeby nabić te 12 tysięcy na kolejne jajko. I tutaj w ogóle zobaczcie, jak daleko można wylecieć. Ten gościu jak poleciał, to jakiś prost jest w ogóle chyba. Zobaczcie, jak on leci tutaj na dole. Dobra, jeszcze z 1-2 skoki i już będziemy mieć 12 tysięcy na to kolejne jajko. Dobra, i teraz ostatni skok i będziemy mieć już na to jajko. Dobra, i możemy sobie teraz kupić oczywiście to jajko i zobaczmy, co tutaj nam ciekawego wyleci. Jakiś epic nam wyleciał. No dobra, to farta mieliśmy chyba. 10% na niego było, no to całkiem niezłych pet na chyba wyleciał. I on daje jakby przyspieszenie, czy w sumie te rakiety plus 800, a więc teraz powinniśmy polecieć dużo dalej. Zobaczmy, gdzie dolecimy. No i lecimy dalej. 2800. I zarobiliśmy prawie 3000 pucharów za taki lot. Ale dobra, idę dołączyć do grupy, żebyśmy tego darmowego peta dostali. Dobra, dołączyłem do grupy, polajkowałem gierkę. Proszę mi dać mojego peta teraz. No halo, proszę mi dać mojego peta. I nie dostałem tego peta. Oskamowali mnie na peta niestety. Nie wiem, czy tego muszę wskoczyć czy coś. No ale no jakby tutaj nic nie ma, nie ma nic do kliknięcia. No niestety na peta mnie oskamowali. I w sumie to może kupiłbym sobie jedną rzecz, bo zobaczcie, tu jest VIP strefa. I tu są same te takie rakiety jakby. Dobre, zobaczmy w ogóle ile za taką zwykłą dostajemy tutaj, na przykład 5 dostajemy za taką, a ile za taką jak tutaj jest, tu są takie same, za taką dostajemy 7, to nieduża różnica w sumie, o 2 tylko. Wolałbym chyba sobie tutaj to kupić, bo to jest magnet, dzięki temu będzie nam chyba z większej odległości zbierać, mam taką nadzieję. Kupmy sobie to i zobaczmy jak to będzie zbierać. No dokładnie tak to działa, że zbiera nam jakby z całej odległości tutaj to, a więc tak naprawdę moglibyśmy robić tak, że awkowalibyśmy do ostatnich sekund, powiedzmy do minuty i dopiero jakby była ostatnia minuta, to byśmy skakali. I wtedy wydaje mi się, że byłoby to bardziej opłacalne. Bo teraz jak wykonamy sobie skok, no to lecimy na odległość 2600 metrów. No to tak w miarę. Oj, dostałem chyba tego peta za grupę. No grupowy pet, a więc dobra, dało mi go z opóźnieniem jakimś takim dziwnym. Ale już mamy na szczęście tego peta, no i teraz po prostu będziemy trochę więcej zarabiać tutaj. I będziemy dalej latać. I teraz na 3000 stóp poleciałem. Dobra, no to w taki sposób to zróbmy w sumie. Poczekajmy teraz. Za chwilę się to wszystko będzie spełnić i będziemy czekać do ostatniej minuty i dopiero jak będzie ostatnia minuta, to będziemy skakać. Zobaczymy, czy to w sumie jest dobra metoda. Dobra, i to za chwilę powinno się pojawiać. Już się pojawia i nam to wszystko automatycznie tutaj
zbiera. Dobra, no to niech się to zbiera tak do 60 sekund. Dobra, jest ostatnie 60 sekund, zobaczmy jak teraz daleko polecimy, czy ta taktyka ma sens, czy nie za bardzo. No i teraz latamy daleko, na 5000 metrów polecieliśmy i tutaj prawie już na kolejny stage dolecieliśmy. Może jeszcze uda nam się tam dolecieć, zobaczymy co dostaniemy jak tam dolecimy, bo w sumie pucharów chyba dużo dostałem, nawet nie spojrzałem. Zobaczmy czy teraz uda nam się dolecieć, dawaj, dawaj, dobra, udało się. I dostaliśmy 5000 pucharów za taki skok. No to chyba jest całkiem niezła taktyka. Chociaż tak naprawdę w momencie, w którym ja skaczę, to chyba tutaj i tak to wszystko się będzie respić. A ja to i tak w sekundę pozbieram, bo mam ten autokolekt. No ale dobra, teraz już mamy 25 tysięcy pucharów, teraz 30 koła. A więc dobra, trochę więcej mam i prawdopodobnie za chwilę będziemy kolejne jajka mogli otworzyć, tylko sobie poskaczmy jeszcze trochę, żebyśmy po prostu więcej tutaj tego wszystkiego zdobyli. No i dobra, już dalej nie skoczę, bo się to skończyło. I zobaczmy, jakie teraz jajko możemy otworzyć. Tutaj kolejne za 90 tysięcy. No dobra, to trochę jeszcze musimy zarobić na to jajko. Myślałem, że już będą kolejne otworzyć. I tutaj dalej tak naprawdę już są pro jajka. Tu za 450 tysięcy jest. No to ciekawe, czy w dzisiejszym filmie uda nam się na to uzbierać. Postaram się, żeby udało się. Ale dobra, teraz farmy te 90 tysięcy. Jakby do rebirfa w sumie giga duży nam brakuje, a więc na razie sobie rebirfa raczej odpuszczam. Chociaż powiem wam, że nie opłaca się chyba jakby zostawiać tak AFK, tylko lepiej cały czas skakać, bo zobaczcie, dopiero co wystartował wyścig, a już mamy 3300, no i latamy na odległość 4600. A więc i tak prawie dolatujemy już tutaj do tej dalszej odległości. Dobra, ja farmię te 90 tysięcy. Dobra, i ostatni skok teraz już mamy 90 koła, więc będziemy mieć na kolejne jajko. Cyk. I tutaj też doleciliśmy do tych 5000. Dobra, i mamy 90 koła, więc możemy sobie oczywiście kupić to jajko. I oby nie najgorszy pet. Proszę nie najgorszy pet, proszę nie common albo uncommon, tylko rare chociaż. No i common nam wyleciał. Najgorszy pet, jak zwykle. Ile on daje? No daje 1000, a więc i tak jest dobry, ale zawsze mogło być lepiej. Dobra, to zobaczmy, gdzie teraz z tym petem polecimy. Jakby on jakoś tak super dużo chyba nie zmieni, tak mi się wydaje. Chociaż dobra, w sumie trochę zmienia. Prawie do 7000 dolecieliśmy. Dobra, no to jednak zmieniam zdanie. Jednak trochę ten pet nam pomaga. Ale i tak w sumie nam dużo brakuje do tych ludzi, bo zobaczcie, gdzie oni latają. Nie wiem, jak oni to robią, czy oni za robuxy sobie te rzeczy pokupywali, czy jak, no ale naprawdę, naprawdę daleko latają. I w sumie to powiem wam, że kusi mi jedna rzecz. Chciałbym otworzyć chociaż jedno takie pro jajko, ale żeby to zrobić w miarę szybko, to musimy sobie kupić te jakby puchary za robuxa, więc kupmy sobie za robuxy to. 500 tysięcy i teraz mamy trochę tego więcej i teraz w ogóle tu ma 9 tysięcy jakby? Mocy czemu ja mam 9 tysięcy? To mi się cały czas jakby zbiera? I teraz w ogóle doleciliśmy na odległość 14 tysięcy, bo jakby ja chwilę zostawiłem AFK tutaj to. I to chyba działa tak, że to wam nie przypada jak się wyścig skończy, tak mi się wydaje. Teraz ile w ogóle zarabiam? 14 koła teraz na raz dostajemy. I teraz nie wiem, czy ja latam dlatego, że mam tyle pucharów, czy latam dlatego, że mam tutaj jakby 9 tysięcy. Wyścig się skończy, zobaczymy, czy mi to się jakby zresetuje, czy zostanie mi te 9 koła. Dobra, ale otwórzmy też sobie tutaj to jajko za 450 tysięcy i zobaczmy, co nam ciekawego wyleci. Rare nam wyleciał, a więc spoko, ile na niego było? 30%. No, to nie za dobrze, ale zawsze mogło być gorzej. Zobaczmy, ile ten rare daje. 5 tysięcy. No to tak całkiem sporo daje ten rare. Dobra, zobaczmy, gdzie teraz dolecimy. Teraz powiem wam, że nieźle już lecimy i dolecimy na odległość 26 tysięcy i 26 tysięcy pucharów dostałem, a więc w sumie tak naprawdę chwila, moment i zaraz uzbieram na kolejne pro jajko. Spoko by było mieć takich 5 pro jajek. Teraz 27 tysięcy? No powiem wam, że całkiem nieźle. Jeszcze nie jestem jakiś super dobry, no bo ludzie latają tam dużo, dużo dalej ode mnie. Tutaj top 1 ma 2,3 miliona tej mocy, a więc dużo więcej niż ja. No ale myślę, że i tak już jest całkiem git. Dobra, ja farmię na to kolejne pro jajko w takim razie. I w sumie za 88 sekund przekonamy się, czy jakby tutaj ta moc mi zostanie. Bo możliwe, że jak raz zbierzecie te rzeczy, to już to wam zostaje. I wtedy to jest spoko. Wtedy nawet tego VIP-a się może płaca odblokować, który jest tutaj. Dobra, i teraz ostatni skok i już będzie mieć na kolejne to pro jajko. Tylko czy uda nam się dolecieć? Dobra, w ostatnich sekundach. I zobaczymy, czy ta moc mi się zachowa. No i trochę mi ubyło tej mocy, ale w sumie niedużo jakoś. Dobra, to kupmy sobie kolejne pro jajko. W sumie to ono 450 tysięcy kosztowało, więc trochę mniej. I tutaj kolejne 3 miliony kosztują. No to na kolejne trochę musielibyśmy zbierać, ale dobra, teraz żeby coś dobrego. No nie, no teraz jeszcze gorzej. Common. Dobra, no ale ten common i tak będzie moim drugim najlepszym petem. Gdzie on w ogóle jest? Tutaj ten common jest. I tak 4 koła w sumie daje. Dobra, to zobaczmy, gdzie dolecimy z tym commonem. No i z tym commonem powiem wam, że jest nieźle. Nieźle, nieźle. Gdzie dolecimy? 36 tysięcy. A więc no spoko w sumie. Teraz nawet jeszcze dalej dolecimy. Do 40 tysięcy dolecieliśmy teraz. Dobra, no to w sumie mega łatwo nawet sobie full team zrobimy tych pro jajek. Dobra, to ja w sumie farmię tak od razu na dwa jajka, żebyśmy rzeczywiście jakąś taką większą różnicę poczuli w tym skoku. Dobra, i chyba ostatni skok i będziemy mieć milion, a więc będziemy mieć na dwa jajka i w ogóle zobaczcie, gdzie już latamy. Na odległość 53 tysięcy. Dobra, i mamy milion, a więc mamy na dwa jajka teraz. Oby coś lepszego, oby coś lepszego. No nie, no ten common. Czemu w tych grach zawsze mnie najsłabsze pety prześladują? No i znowu common niestety. Dobra, dwa commony nam wyleciały i mamy cztery pety, ale dobra, zobaczmy, gdzie teraz dolecimy. Z tymi dwoma lepszymi petami, no i powiem wam, że już lecimy daleko, daleko i...
71 tysięcy, no to całkiem nieźle. Ile jeszcze muszę petów zdobyć, żebyśmy mieli full team tych nowych? Jeszcze jednego tak naprawdę muszę ogarnąć sobie. Dobra, to jeszcze farmię w sumie do jednego. Już w ogóle teraz trzecie miejsce zajmuję, a więc całkiem nieźle. Dobra, i mamy na to ostatnie jajko i będziemy już mieć full team tych projajek tutaj. Dajcie coś lepszego w końcu. Oj, w końcu coś lepszego mi wyleciał, jakiś lepszy rare. Chociaż nie, to jest ten, na którego było 30%, no to powiedzmy, że tam w miarę. Ale sobie go załóżmy i zobaczmy, jak teraz daleko wylecimy. Albo w sumie, niech trochę mi tutaj pozbiera te rzeczy. Dobra, i trochę przyjawczyłem i teraz mamy 58 tysięcy moca, więc dużo więcej niż wcześniej. W sumie to nawet 59 i zobaczmy, gdzie teraz uda nam się dolecieć. No z taką mocą to już powinniśmy daleko latać, no i latamy daleko. Zobaczmy, gdzie uda nam się dolecieć. Do 100 tysięcy ponad 136 tysięcy. No to powiem wam, że daleko. W ogóle nie zobaczymy, ile pucharów docaliśmy za taki lot. 138 tysięcy. No to tak naprawdę uzbieranie na kolejne jajko będzie trudne, a więc w tym odcinku to będzie na tyle i do następnego.